Witam wszystkich w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku przyszedł czas, żeby porozmawiać o 10 silnikach diesla, które ja osobiście bym kupił i polecił jako silniki, które będą jeździły i znosiły niemałe przebiegi. Dzisiejszy odcinek nie będzie polegał na żadnej liście od miejsca 10 do miejsca 1, od tego najgorszego diesla z tych 10 do najlepszego. Po prostu wymienię Wam i krótko opowiem o 10 silnikach diesla, w jakich znajdują się one autach, w jakich autach były one montowane, które ja osobiście bym kupił, a które bym Wam polecił jako auta, które są dosyć trwałe, które jeżdżą i które potrafią znosić całkiem fajne przebiegi, a przy tym wyposażone są w całkiem fajnego diesla. Tak więc jeżeli jesteście zainteresowani dzisiejszym odcinkiem, zapraszam, zostańcie ze mną. A pierwsze auto, które dla Was wymienię z silnikiem diesla, będzie to Mitsubishi L200. Ale chodzi mi tutaj bardziej o Mitsubishi L200, już te nowsze, te od roku 2006-2007, o takie już te nowsze troszeczkę na wodzie. Chodzi mi o tego diesla 2,5-litrowego o mocy 136 koni. Czterocylindrowy i 320 Nm momentu obrotowego. Więc jak sami widzicie, nie jest jakaś ogromna jego moc, nie jest jakiś ogromny moment obrotowy, ale w Mitsubishi L200 o masie niecałych 2 ton diesel ten naprawdę został sprawdzony przez moją rodzinę. Przyciągnął niejedną ciężką przyczepę aż z Polski do Islandii. Naprawdę sprawdził się, jest to fajna, udana konstrukcja. I oczywiście podkreślę to, że silnik ten jest oparty na pasku rozrządu. Dodam jeszcze taką fajną ciekawostkę, że zablokowanie zaworu EGR w tym silniku dodaje moc dla tego silnika i mamy takie wrażenie, jakbyśmy zchipowali tego diesla, jakby auto było po chip tuningu, miało tych koni te 170 zamiast tych 136. Tak więc po prostu nie miejsce 10, nie miejsce 1 czy 8, po prostu jeden z tych 10 silników, z tych 10 diesli, które dla Was chcę wymienić, jest to właśnie diesel Mitsubishi L200, 2,5 litra, 136 koni. Jedziemy dalej. Kolejnym dieslem, bardzo udanym, bardzo znanym, bardzo fajnym, na pewno będzie to diesel BMW. Słynny 3-litrowy diesel M57 TUD30, czyli jest to ta wersja 218-konna. Ten, o którym mówiłem Wam już w poprzednich odcinkach, wspomniałem Wam o tym dieslu. Jest to po prostu wersja 218-konna, jest to diesel oparty na żeliwnym bloku. Diesel ten montowany jest w dużej gamie pojazdów, począwszy od BMW serii 5 E60, BMW X5 E53, BMW E70. Jest to naprawdę fajny, bardzo mocny silnik. Jest on oparty na łańcuchu rozrządu, tak jak już Wam wspomniałem w jakimś we wcześniejszych filmach. Łańcuch ten wytrzymuje zazwyczaj do ponad 300 tysięcy przebiegu i wtedy należałoby go wymienić, ale diesel ten charakteryzuje się sporą wytrzymałością, znosić potrafi naprawdę fajne przebiegi i nie występują w nim jakiekolwiek problemy mechaniczne związane z panewkami lub zaworami lub coś w tym stylu. Tak więc diesel BMW, możecie sobie pomyśleć, że a dlaczego akurat ta wersja 218-konna, a nie ta wcześniejsza 197 lub 188-konna? Jedyną taką podstawową różnicą, jak dla mnie, między tym dieslem M57 TUD30 a tym wcześniejszym modelem 188 lub 197-konnym jest taka różnica w rozrządzie, że w tym 218-konnym dieslu wałki rozrządu połączone są kołami zębatymi, więc łańcuch napędza tylko jeden wałek, co jest troszeczkę trwalszym i fajniejszym rozwiązaniem, ale nawet w tych starszych modelach, te wcześniejsze modele tych diesli też cieszą się sporą wytrzymałością i nie ma obawy, że ten rozrząd rozsypie się Wam przy oczywiście rozsądnej wymianie oleju po 200 tysiącach. Kolejny silnik, który zaliczam do tak jakby tej mojej listy 10 silników diesla, jest to diesel BMW M57 TUD30. Kolejnym autem, które może Was zaskoczyć, może Was zdziwić, ale auta te też cieszą się dużą popularnością, jest to diesel, który montowany był w autach Nissan Navara. I chodzi mi tu mianowicie o nadwozie D40. Nie chodzi mi tu właśnie o nadwozie te starsze D22, tylko D40. A mowa tu oczywiście jest o dieslu tym 2,5-litrowym, który dysponował mocą 174 koni mechanicznych i momentem obrotowym na dzień dobry 400 Nm. Czyli jak sami widzicie, jego osiągi są całkiem niezłe już z miejsca. I co można powiedzieć o tym dieslu? Jest to diesel oparty na łańcuchu rozrządu. Zbudowany są z 3 łańcuchów. Pierwszy łańcuch, który idzie od wału korbowego, jest pojedynczy, a drugi łańcuch idzie już podwójny. Jego budowa jest dosyć ciekawa, tego diesla. Naprawdę
Jest to mocny diesel, na Islandii te diesle się sprawdzają, wytrzymują naprawdę spore przebiegi bez wymiany rozrządu na łańcuchu. Jest to produkcja Renault, aczkolwiek większość ludzi, że jest to produkcja Renault, ale ja tu bym się troszeczkę kłócił. Z moich źródeł wynika, że głowica, blok, podstawy silnika jest to japońska produkcja, a reszta osprzętu typu wtryskiwacze, sam układ wtryskowy i reszta podzespołów silnika będzie to na pewno bez wątpienia Renault. W każdym razie sam diesel jest dosyć mocny, generuje on fajną moc już z miejsca, oczywiście podlega on chiptuningowi, gdzie można go stuningować do ponad 200 koni mechanicznych, tak więc jest to jednostka, która występuje też w takich samochodach jak Nissan Pathfinder. Jest to po prostu taka wersja Nissana Navary, ale bardziej rodzinna wersja. Nie jest to oczywiście pick-up, jak większość z Was wie, tylko jest to taki bardziej uterenowiony SUV, który zamiast sztywnego mostu z tyłu ma już niezależne zawieszenie, tak więc jego komfort jazdy na pewno będzie wyższy, jeśli chodzi oczywiście o auto rodzinne. Oznaczenie tego diesla to VD25DDTi. Diesla, o którym oczywiście mowa, diesel montowany w takich samochodach jak Nissan Navara i Nissan Pathfinder, aczkolwiek występował on jeszcze w paru innych modelach, ale takie główne auta, z którymi ja na przykład się tu spotykam na Islandii, w których montowany jest ten diesel, są to właśnie auta typu Nissan Navara i Nissan Pathfinder. Można też oczywiście powiedzieć coś o jego nowszym wydaniu. To wydanie, które już miało 191 koni, jest to też tak naprawdę ten sam silnik i bardzo dobry motor o jeszcze zwiększonej mocy i oczywiście momencie obrotowym, więc tak naprawdę tą wersję 191 koną też bez większego problemu można Wam polecić. Tak więc było to trzecie auto z moich 10 diesli, które bym Wam polecił i oczywiście był to diesel montowany w samochodach tak jak Nissan Navara, Nissan Pathfinder. Lecimy do auta czwartego. Czwartym autem, które mógłbym dla Was polecić, które jest trwałym autem i które będzie jeździło i które ma fajnego diesla, jest Mercedes ML, ale chodzi mi tu o nadwozie W166, czyli jak już sami widzicie, jest to dosyć nowe nadwozie. Te auta na pewno nie są tanie, ale jeżeli ktoś szuka nowego, trwałego i fajnie wykonanego SUV-a i niekoniecznie zależy mu na tym, żeby auto to miało silnik o super mocy, żeby ten diesel miał koniecznie 3 litry albo i więcej, żeby po prostu przyspieszenie tego diesla wgniatało Was w fotel, ale szuka diesla, który będzie miał satysfakcjonujące przyspieszenie i będzie fajnie zbudowany i będzie trwały, to na pewno można polecić wersję W166 nadwozie i jest to wersja 250 CDI. A mowa tu jest o dieslu o pojemności 2,2 litra. Jest to diesel, który w nadwoziu W166 dysponuje mocą z miejsca 204 konie i momentem obrotowym 500 Nm. Tak jak widzicie, wśród niemieckich aut moce te, wśród tych diesli czterocylindrowych, sięgnęły już tak wysoko, że mówimy tu o dieslu czterocylindrowym dysponującym mocą z miejsca 204 konie i momentem obrotowym 500 N, gdzie diesel BMW, który wymieniłem Wam wcześniej, przy 218 koniach i 6 cylindrach w rzędzie daje moment obrotowy też 500 N. Ale oczywiście nie jest to do końca tak samo, dlatego że 500 N wyciągnięte z 6 cylindrów nie będzie tym samym co 500 N wyciągnięte z 4 cylindrów. I gdyby te dwa auta stanęły obok siebie z identyczną masą pojazdu, z tymi dwoma silnikami, to uwierzcie mi, ale 6-cylindrowy diesel z momentem obrotowym 500 N wziąłby tego diesla bez większego problemu. Jest to fajna, udana konstrukcja. W Rosji jest to bardzo dobrze sprawdzony diesel. Rosjanie polecają te diesle. Co ciekawe, diesel ten ma jeszcze ogromny zapas, więc podlega on jak najbardziej chiptuningowi. Diesel ten charakteryzuje się całkiem fajnym, niewielkim spalaniem. Jego rozrząd oparty jest do połowy na kołach zębatych. Jest tam też krótki łańcuch rozrządu, ale rozrządy te wytrzymują naprawdę spore, fajne przebiegi. Tak więc jest to kolejny silnik mercedesowski, który oczywiście nie występuje tylko w nadwoziu W166, w dużo większej gamie Mercedesów, jak i E-klasa i C-klasa. Tak więc jeżeli interesuje Was nowy silnik, nowsza konstrukcja Mercedesa i właśnie niewielki diesel, który będzie miał fajną moc, ale będzie spalał niewiele i będzie trwały, to na pewno ten silnik 2,2 litra, ten nowoczesny 204 konie, można polecić, dlatego że jest to po prostu fajna, solidna i udana konstrukcja. Słuchajcie, piątym dieslem, którego na pewno bym polecił, jest to diesel Toyoty, a mowa tu oczywiście o słynnej Toyocie Land Cruiser i nadwoziu 100. Chodzi mi tu o diesla 4,2 litra. Co można powiedzieć o tym dieslu? Diesel jest oparty na pasku rozrządu, jak już większość tak naprawdę tych starszych, najmocniejszych silników Toyoty. Jak możecie się dowiedzieć z moich poprzednich odcinków, czyli był to odcinek o 10 silnikach V8, które można polecić, gdzie silnik
Oczywiście Toyota czy Lexusa zajął tam pierwsze miejsce i był tu silnik na pasku, tak więc przyszła pora, żeby powiedzieć coś o kolejnym bardzo mocnym silniku, tylko że tym razem silniku diesla. I jest to oczywiście konstrukcja Toyoty charakteryzujący się mocą. I tu warto wspomnieć, że pierwsze modele tych diesli w Toyotach Land Cruiserach na dwozie 80 miały 161 koni i ta moc ewoluowała do 204 koni, ale oczywiście nie jest to tak, że ten diesel był taki sam. Tam się oczywiście pozmieniało wiele rzeczy. Przede wszystkim ten 204-konny diesel jest to wreszcie konstrukcja czterozaworowa i diesel ten nie dysponuje jakimiś ogromnymi osiągami. 4,2 litra pojemność, 6 cylindrów w rzędzie i tylko 204 koni i 440 Nm momentu obrotowego. Taka jest właśnie taktyka Toyoty. Taktyka Toyoty jest taka, że te silniki chodzą po ponad 1 000 000 km bez żadnych napraw mechanicznych, dlatego że nie są one po prostu wysilone. Na przykład biorąc pod uwagę silnik w Toyocie Land Cruiser 200 tak zwana. Jest tam montowany silnik 4,5 litra diesel. Jest to oczywiście silnik V8. I diesel ten dysponuje z miejsca mocą 250 koni. I Toyota specjalnie i celowo ogranicza moc tego silnika po to, żeby był on po prostu trwalszy. Oczywiście silnik ten jak najbardziej podlega chiptuningowi lub po prostu zmianie mapy silnika, ale Toyota nie każe Wam tego robić. Wy kupując Toyotę, jeżeli stać Was na taką Toyotę, chcecie tą Toyotą jeździć. Tak więc silnik w Toyocie Land Cruiser na dwozie 104,2 litra, silnik jest oparty na pasku rozrządu, bardzo, ale to bardzo udana konstrukcja. Gdybym miał powiedzieć coś na temat trwałości tego diesla, to na pewno zaliczyłbym go do pierwszej piątki najtrwalszych diesli na świecie, najwytrzymalszych pod względem trwałości diesli na świecie. Tak więc jest to piąty diesel na mojej liście, który po prostu jak najbardziej mogę Wam polecić. Oczywiście auta te nie są tanie. Nie są to tanie auta. Każdy wie, że Toyota Land Cruiser setka z tym dieslem kosztuje spore pieniądze. Tych aut nie ma tak wiele na sprzedaż, ale jeżeli już mówimy o jakichś trwałych dieslach, którymi będziecie jeździć, którymi chcecie jeździć, to Toyota Land Cruiser setka z dieslem 4,2 litra, 204 konie na pewno, a to na pewno będzie autem super trwałym. Kolejny diesel, którego warto polecić, jest to już szósty diesel na mojej liście. Jest to kolejny diesel Toyoty, słuchajcie. Jest to diesel montowany w Toyotach, na przykład Land Cruiserach na dwozie 120. Jest to diesel 3-litrowy, czterozaworowy, charakteryzujący się mocą 160 koni. I co można powiedzieć o tym dieslu? Moment obrotowy to 370 Nm. I diesle to tak samo w Toyotach Land Cruiserach 120 cieszą się bardzo dużą popularnością, znoszą naprawdę spore przebiegi. Jest to oczywiście diesel oparty na pasku rozrządu i tak naprawdę nie ma co się tu rozgadywać za bardzo, dlatego że osoby, które miały do czynienia z Toyotami Land Cruiserami 120, będą wiedziały, że diesle te charakteryzują się naprawdę dużą i fajną mocą. I tak naprawdę nie można powiedzieć nic złego o tych dieslach. Oczywiście zdarzały się problemy także i w tych dieslach z układem wtryskowym czy coś w tym stylu, ale układ wtryskowy to nie jest na przykład obrócona panewka na wale korbowym, gdzie trzeba wyjąć najlepiej silnik i ingerować w mechanikę silnika. Jest to kolejny diesel Toyoty, który z przyjemnością mogę Wam polecić jako diesel, który będzie jeździł. Diesle te znoszą naprawdę spore przebiegi. Nawet na Islandii na chwilę obecną możecie kupić takiego diesla z przebiegiem 360 tysięcy, ponad 400 tysięcy i nie jest to wcale koniec jego życia, tego diesla, a wręcz przeciwnie, jeżeli właściwie dbał, silnik wymieniał olej na czas, wszystko było eksploatowane tak, jak być powinno, diesel ten na pewno jeszcze posłuży i to długo, długo. Kolejnym dieslem, którego na pewno Wam polecę, jest to kolejny diesel Mercedesa i jest to silnik o oznaczeniu OM648. Słynny i popularny diesel w Polsce, aczkolwiek już teraz ciężej jest troszeczkę znaleźć na przykład Mercedesa W211 z tym dieslem. Jest to diesel o pojemności 3,2 litra, rzędowa szóstka, diesel charakteryzujący się mocą 204 koni z miejsca i momentem obrotowym 500 N. Diesel ten oparty jest na podwójnym łańcuchu rozrządu. Jest to już taka większa tradycja, jeśli chodzi o silniki, o rozrządy Mercedesa. Rozrząd jest bardzo trwały. Nie ma tu absolutnie mowy o wymianie tego rozrządu przy 250 lub 300 tysiącach. Odpowiednio eksploatowany, oleje wymieniane na czas, oczywiście dobre oleje, na pewno sprawią, że rozrząd ten będzie jeździł bardzo, a to bardzo długo. Diesel ten nie cierpi na żadne wady fabryczne, typu właśnie panewki, jakieś tam wałki rozrządu. Jedyne jakieś tam mankamenty, które potrafiły występować już w tej nowszej generacji tych dieslach,
to na pewno coś związanego z układem wtryskowym, może wtryskiwaczami, ale tak jak wspomniałem Wam wcześniej, awaria związana z wtryskiwaczem na pewno nie będzie tak kosztowna jak na przykład wyjęcie silnika i wymiana wszystkich panewek na wale korbowym, dlatego że panewki się zatarły albo się obróciły. Tak więc OM648, bardzo fajny, bardzo udany diesel, na pewno bym go polecił, na pewno gdybym szukał auta z dieslem, rozważyłbym tą propozycję i jest to siódmy diesel na mojej liście i jest to właśnie diesel Mercedesa. Kolejnym dieslem jest diesel Mitsubishi. Jest to diesel 4N14. Chodzi mi tutaj mianowicie o Mitsubishi Outlandera 2, czyli o tą generację bodajże od roku 2006. Chodzi mi tu o diesla o pojemności 2,3 litra, charakteryzującego się mocą 177 koni. W gamie Mitsubishi Outlander, szczególnie tej drugiej generacji, macie tak naprawdę dostępne 3 modele diesla. Ale z tych 3 modeli diesla poleciłbym tak naprawdę tylko jeden z nich. Dlatego, że pierwszy model diesla jest to słynny 2-litrowy diesel, który pochodzi od Volkswagena. Nie jest to niezniszczalna jednostka. Jak większość z Was wie, te diesle nie cieszyły się największą wytrzymałością, największą popularnością. Ludzie nimi jeżdżą, ale nie są to diesle wolne od wad. Kolejny diesel jest to współpraca PSA, jest to współpraca francuska. Jest to diesel, którego też nie za bardzo bym Wam polecił, dlatego że diesle te też cierpiały na parę wad. O tych wadach gdzieś w odcinku nie będę się rozpowiadał, ale uwierzcie mi, że diesel ten nie należy do najtrwalszych. Tak więc zostaje nam ten właśnie trzeci model silnika. Jest to japońska konstrukcja, diesel o oznaczeniu 4N14, 2,3 litra, jest to jego pojemność, 177 koni. I co można powiedzieć o tym silniku? Jest to oczywiście fajny japoński diesel, trwały diesel. Tak naprawdę, jeżeli zagłębicie się w temat tego diesla, poznacie jego budowę, przeczytacie tak naprawdę same superlatywy, jeżeli chodzi o tego diesla, jest to po prostu konstrukcja japońska. Jak większość z Was wie, już możecie się dowiedzieć z moich poprzednich filmów o różnych silnikach, konstrukcje japońskie charakteryzują się po prostu bardzo, ale to bardzo dużą trwałością i są to po prostu sprawdzone silniki i trwałe silniki, które można polecić każdemu z Was. I kupując takiego Mitsubishi Outlandera, drugą generację, a nawet już tą troszeczkę nowszą, właśnie z tym dieslem, którego niestety jest ciężko znaleźć i jest to trudniej dostępny diesel, ale jeżeli już znajdzie takiego diesla i będziecie się chcieli zdecydować na właśnie tego Mitsubishi Outlandera z tym dieslem, to uwierzcie mi, będziecie jeździć i nie będziecie narzekać, jeżeli chodzi o jego wytrzymałość, kulturę pracy i osiągi. Dlatego, że sami zobaczcie, 2,3 litra, 177 koni, moment obrotowy, tam jest niecałe 400 Nm, dlatego jest to kolejny diesel z tych 10 diesli, które mogę Wam polecić z mojej osobistej listy i diesel, którym na pewno będziecie jeździć. Jedziemy dalej. Kolejny diesel należy znowu do Mitsubishi. No niestety, w mojej osobistej liście tych 10 diesli królują po prostu japońskie diesle i jest to już bodajże trzeci diesel Mitsubishi w mojej liście, którego na pewno bym Wam polecił. A chodzi mi tutaj oczywiście o najnowsze Mitsubishi Pajero, o najnowszy wypust Pajero i chodzi mi tu właśnie o diesla, oczywiście słynnego 3,2 litra DID, ta jego słynna nazwa DID, ale mowa tu jest o dieslu 200-konnym. Słuchajcie, jest to tak jakby, jest to ostatni i najnowszy wypust tego diesla 200-konny. Diesel ten bez wątpienia jest to najlepszy wypust Mitsubishi, jeżeli chodzi o trwałość. Jest to ta wersja właśnie 200-konna, która ma w podstawie 200 koni mechanicznych. Jest to diesel o oznaczeniu 4M41. Dlaczego ta wersja jest najmocniejsza? Dlaczego tą wersję polecam? Dlatego, że wersja poprzednia tego diesla, która dysponowała mocą 170 koni mechanicznych, miała małą wadę. Wada ta polegała na napinaczu łańcucha rozrządu, który potrafił po prostu przy niższych przebiegach, nawet takich poniżej 100 tysięcy lub ciut powyżej 100 tysięcy, po prostu ulec zniszczeniu, przez co trzeba było jechać do mechanika i lub jeżeli ktoś był w stanie sam usunąć taką usterkę, to oczywiście mógł to zrobić na własną rękę, ale awarię tego właśnie napinacza łańcucha rozrządu, tego ślizgu, trzeba było usunąć jak najszybciej, dlatego że większość z Was wie, czym to grozi, jeżeli będziemy jechać z poluzowanym łańcuchem. Tak więc wersja 200-konna pozbawiona jest tych największych wad, tej wady tego napinacza i właśnie tą wersję polecam Wam najbardziej, jeżeli chodzi o trwałość. Zobaczcie sami, 3,2 litra, 200 koni z japońskiego diesla, 4-cylindrowego diesla i 441 Nm momentu obrotowego i to nie koniec.
Diesel ten jak najbardziej podlega chiptuningowi lub zmianie mapy silnika. Jesteście w stanie wyciągnąć z tego diesla ponad 500 Nm momentu obrotowego, co jest naprawdę jak na 4-cylindrowego diesla, szczególnie japońskiego, niewysilonego diesla, bardzo fajnym osiągnięciem. I Mitsubishi Pajero z tak podniesioną mocą na pewno staje się jeszcze szybszym i zrywniejszym autem. Dlatego jest to kolejny diesel Mitsubishi na mojej liście, którego na pewno bym Wam polecił. Jak najbardziej zaliczam go do tych aut, do tych silników diesli, które będą jeździć, którymi będziecie się cieszyć ich bezawaryjnością. Będzie on po prostu jeździł, będzie się niedługo cieszyć przez długie, długie lata. Kolejny i ostatni diesel w mojej liście 10 diesli, mojej osobistej liście 10 diesli, jest to już tak znany diesel, że już tak naprawdę nie ma co się tu wypowiadać więcej na jego temat. Po prostu Wam o nim powiem, że jest to oczywiście słynny i popularny diesel Volkswagena 1.9 TDI. Jest oczywiście bardzo dużo artykułów na YouTubie poświęconych dla tego silnika, więc tak naprawdę nie ma co się tu rozpowiadać. Jak już wszyscy praktycznie z Was wiedzą, silnik ten występuje w takich samochodach jak Volkswagen Passat, Audi A4 czy Skoda Octavia, aczkolwiek w Skodzie Octavii nie polecam go od roku na pewno 2007 i 2008, dlatego że diesel ten, co mnie bardzo zdziwiło, ma wadę panewek. Panewki potrafiły się obracać, dlatego najlepiej już wykupować te modele wcześniejsze lub takie po wymianie panewek. I czy będzie to po prostu ten, czy będzie to jedna z pierwszych wersji w Passacie B5, 90-konna, czy 100-konna, czy ledwo ponad 100-konna, na pewno będziecie się cieszyć tym dieslem i większość z Was wie, po prostu charakteryzują się ogromną i bardzo fajną, trwałą wytrzymałością. I co najciekawsze, diesel ten jest podatny, ale to bardzo podatny na fine tuning. Można z niego wyciągnąć naprawdę fajną moc, jak na diesla oczywiście, i jak sami widzicie, jest to tylko 1,9 litra. Niecałe 2 litry pojemności, a jak ogromną popularnością cieszy się ten silnik wśród diesli na świecie i ogromną wytrzymałością przede wszystkim. I oczywiście nie bez powodu diesel ten jednym z ulubionych diesli ludzi na świecie. Jeżeli miałbym zrobić film o 10 dieslach, które charakteryzowały się największą wytrzymałością, to na pewno diesel ten znalazłby się w tej mojej dziesiątce najbardziej wytrzymałych diesli na świecie. Aczkolwiek diesle, które wymieniłem dla Was w dzisiejszym odcinku, też należy zaliczyć oczywiście do udanych diesli, o których Wam się wspomniałem, diesli, którymi będziecie jeździć. Diesle, które nie cierpią na jakieś mechaniczne awarie, na żaden defekt, z którym wyszedł ten silnik z fabryki. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że podpowiedziałem Wam, co dla niektórych, jeżeli chcieliście zawsze kupić sobie jakiegoś fajnego SUV-a lub takie auto bardziej terenowe lub jakiegoś pick-upa z fajnym, mocnym dieslem, którym będziecie jeździć, który będzie dla Was służył przez lata, to mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku znajdziecie odpowiedź na jedno z Waszych pytań i dzisiejszy odcinek podsunął Wam jakieś pomysły. Dajcie jakiegoś lajka, subskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają Wam się filmy. Zapraszam do następnego odcinka i pamiętajcie, Wasze życie, Wasz wybór. Na razie.